Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed The Run. Pojedziemy sobie, nie wiem ile odcinków, zacznijmy sobie po prostu tą grę. Rozpocznij nowy run. Weźmiemy sobie tryb normalny. Nie będę się bawił w jakieś trudne, tu jest ten śmieszny catch-up i samochody będą się pewnie dziwnie zachowywały, jeśli dam na poziom trudny, nie będę się w to bawił. No i mamy tutaj taki począteczek, Porsche. Jakie to jest Porsche? Boxster Spider? Na samym początku. Electronic Arts prezentuje, tak dalej. Ogólnie wbijemy się gościem do zgniatarki samochodów. Jak gościu ogólnie naraził się mafii tam jakiejś i musimy przejechać całe Stany, żeby tej mafii tam uciec, czy zdobyć jakąś kasę, żeby mafię tam spłacić. Fabuła jak fabuła, jest ona dosyć fajnym uzupełnieniem tej gry i właściwie wokół niej kręcą się całe wyścigi, no bo jedziemy przez całe Stany, oczywiście w uproszczonym modelu Stanów, nie tak przez całe, tylko po prostu odzwierciedlenie tego kraju w Rivalsie. O Boże, w The Runie. Nie idzie mi ci komentowanie, ale spokojnie, za chwilkę się rozkręcę. Tutaj jest właśnie koleś, którym będziemy sterować. I właśnie on sobie siedzi w samochodzie, przyczepiony rękami do kierownicy. I za chwilkę będzie opadał sobie do zgniatarki w swoim Porsche Boxster Spider. I naszym zadaniem jest się wydostać z tej opresji. No i po lewej stronie widzicie pierwszy samochód, czyli Audi RS4, którym będziemy uciekać. I uwaga, uwaga, za chwilkę sobie spadniemy tutaj pięknie. No dalej, dalej, dalej. Nie chcemy oglądać przecież nudnych cutscenek, chcemy się już ścigać, prawda? Już byśmy się ścigali i uwaga, spadamy sobie. Teraz pojawią się mafiozo. Oto mafiozo. Przypominają mi postacie z Max Payne 2. No i dobra, i teraz musimy wykonać szereg akcji, aby z tego nieszczęsnego samochodziku się wydostać. Oj, to nie jest Cayman, Boxster Spider, znaczy się, to jest jakieś Porsche Carrera? Coś takiego, nie? I taka sobie tutaj akcja, musimy najpierw wyrwać ręce. I wychodzimy ładnie, ładnie górą. Okej, łapiemy się i za chwilkę wyskoczymy z tej zgniatarki. No dalej, 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 koleś. Ciekawe, co by się stało, jakbym go tak zostawił. No dobra, i biegniemy do Audi RS4. Zobaczcie, jakie piękne sobie tam stoi. Nikt go nie pilnuje. I uwaga! Startujemy. I od razu co się rzuca w uszy. Gra wygląda fajnie, no nie? A co się rzuca w uszy, to dźwięk. Jest tak cholernie zrypany. Jakbym słuchał jakiejś, nie wiem, dźwięku z jakiejś kasety. No, masakra to jest. Nie mogę tego znieść aż. Bez skitu. I tak będzie za każdym razem, jak wciśniemy na przykład nitro, takie jakieś, nie wiem jak to nazwać. Na pewno to słyszycie bardzo dokładnie i wiecie, o co mi chodzi. To jest moim zdaniem największa wada tej gry. Największa. I jedna z niewielu, bo naprawdę bardzo lubię tego The Runa. Z tym, że jest to gra do przejścia na jeden raz. No bo nie oszukujmy się, mamy tutaj jedną ścieżkę fabularną, którą musimy po prostu podążać. Nie możemy zrobić jakichś tam swoich kroków. Możemy sobie wybrać jakieś tam chyba swoje samochody. Już nie pamiętam, jak to tutaj było. Strzelają do nas tam klienci. I tu się coś pojawia. Pojawia się pociąg. Udało nam się przemknąć. W porządku. Uciekliśmy sobie mafii.
I co teraz? Już nie pamiętam, jak to tutaj szło. Sam Harper. Coś tam. I teraz kontynuacja fabuły, cutscenka. Możemy sobie ją chyba pominąć. Nie możemy sobie jej pominąć. Dobra, wiecie co? Pominę ją. No i dobra. Przeszliśmy sobie wstęp, który chyba wszyscy znamy na wylot. Mamy teraz sobie wybrać jakiś samochodzik. Wchodzimy do garażu. I co tam będzie na początku? Już nie pamiętam. Zaraz się dowiemy. Spokojnie. Okej, kozaku, co tam sobie wybierzesz? Tak to wygląda. Okej, możemy wybrać BMW, możemy wybrać Chevy. Możemy wybrać... Nie, tego nie możemy wybrać. O, to możemy wybrać całkiem niezłe auta. Co, bierzemy Fair Lady? Kurczę, Fair Lady to jest chyba najmniej najrzadziej wybierany samochód spośród tych, które mamy tutaj dostępne. Chociaż ona jest jakoś super ulepszona. No dobra. BMW GTS? Czy Chevy? BMW GTS? Czy Chevy? A, tym razem wezmę BMW. Jak pierwszy raz przechodziłem Need for Speed The Run, to właśnie wziąłem sobie Chevy. A tym razem wezmę sobie BMW-kę. I okej, co się dzieje? Samochód sprawdzony, gotowy do jazdy. Tak. There's over 200 other drivers and about 3,000 miles of asphalt between here and New York. Sounds good to me. We're up. Get to Knob Hill or you'll miss the race start. Fajnie by tak przez całe Stany jechać na pełnym gazie, co nie? Fajna jest ta gra, naprawdę. Fajnie się zaczyna, fajna jest tutaj dosyć fabuła, tylko ten dźwięk. Gdyby ten dźwięk był poprawiony, byłoby dużo, dużo lepiej. Okej, nie mamy jeszcze Nitra niestety. Teraz jesteśmy chyba w San Francisco. Dlatego, że są tutaj jakieś strome zbocza i tak dalej. No to jest dosyć charakterystyczne dla tego miasta. Tak, to jest San Francisco. Okej, mamy policję chyba tutaj. I jedziemy sobie pięknie. Wow. Nie, no ten GTS nie jest jakoś specjalnie szybki. Jadę 170 km na godzinę po mieście. Nie ma tu zbyt dużego ruchu. Dziwne jak na San Francisco, co nie? Ale myślę, że wtedy gra by nie była po prostu zbyt grywalna. Gdyby było dużo, dużo ruchu, korki, to już w ogóle. O! Z samochodami też jeździ się troszeczkę dziwnie. Dało się nawet troszeczkę zadriftować. No i są one trochę ciężkie wprowadzenia. Czy ten GTS, może inne będą się prowadzić inaczej. W każdym razie gra, jak widzicie, wygląda bardzo, bardzo ładnie. Jest dosyć trudna, naprawdę. Nie jest łatwa. Okej, okay, co się tu dzieje? Mamy jakiegoś nowego zawodnika, czy coś? Wow. To jest gra akcji, naprawdę. Daje sporo, sporo frajdy, sporo emocji. Te wyścigi dają sporo emocji. Dobra, i uwaga, puszczamy lekko gaz, wchodzimy. Wow, nie widziałem tego gościa, myślałem, że to jest mój przeciwnik. Tutaj mamy policję. O, ale mnie zarzuciło. No dobrze. Wow, jaki challenger fajny. Chromowany. Okej, okay, i tutaj mamy skrót. Wjeżdżamy w skrót. Jakie tu są kamery? O, jeszcze jest taka z maski. Nie jeździ się jeszcze zbyt szybko, ale to jest początek gry. Poczekajcie. Jeszcze się tu rozkręcimy, gwarantuję wam to. Okej, okay, i uwaga. I mamy kolejny skrót. Co prawda jakiś mały, ale zawsze to coś.
przede mną jest dwóch gości, których widzę. Oj! Ekstra. Uwaga, ręczny. Ekstra. No, jakoś wszedłem. Naprawdę ociężałe jest to BMW. Nie wiem, czy dogonię tych dwóch typków z przodu. Nie mam nitra. Denerwuje mnie to. Chciałbym ich tam podgonić. Który jestem w ogóle? Jaki wielki most. Rany, jak to wygląda, co nie? Policjant. Carbon Motors. I tutaj mamy jakiegoś typka, który mnie próbuje tu wyprzedzić, ale szybkiego ma challengera. Ja cię nie pierdzielę. Co tu się dzieje? Słuchajcie, ludziska. Okej. Okay. O, fuck. Dobra, i wyprzedzamy Chevroleta Camaro. Doganiamy jeszcze jednego gościa. Na którym tam miałem być miejscu? Już nie pamiętam. Ale coś poniżej 200. Coś poniżej 200. Pagani Zonda jakaś. Wow! Słuchajcie, gdzie ja jadę? God damn it! Wow. To jest to. Lubię takie gry, które dostarczają dużo frajdy. Okej, okay, mamy 205 pozycję. Jasne, dobra, to wszystko wiemy, no, jest nam niepotrzebne. Dostałem jakiś tam awans, co nas tam awanse obchodzą? Drugi poziom kierowcy. Nitro! Kontynuuj the run. I okej, okay, jedziemy dalej. Super. Do przejechania mamy naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo. Musimy być na 150 miejscu. Co najmniej. Damy sobie radę, czy nie? Wow, co tu się dzieje? Wyścig o pozycję. No dobra, jedziemy. Mamy już trochę nitro. Kurde, ale dźwięk jest tu paskudny. Czekajcie, czy da się coś zmienić z tym? Dźwięk. A, damy sobie stereo, może tak. Wrażenia filmowe, nie wiem, to jest wyłączone. Muzyka, niech sobie tam gra jakaś muzyka. Włączę czy wyłączę? Wyłączę, no to niech sobie gra. Wow. No i dobra, hamujemy, hamujemy. Kurde, coś tutaj nie gra. Jeszcze raz, ustawienia, dźwięk. Stereo włączyłem, to włączyłem. Jakoś tak nagle strasznie głośno się zrobiło, ale dobra. Damy sobie radę. Już mam zdobyte pozycje, 2 na 10. Okej, okay, to jeszcze tylko 8. I wygrywamy. Tu jest jakiś skrót, mogę w niego się wbić. Ojej, ja już mam pełne nitro, hurra. Tu się gdzieś wjeżdża, tutaj. Wow. Super. Stiloko! Challenger. Ojejejej! Kraksa. Niedobrze, niedobrze, proszę państwa. Okej. Okay. Znowu! No! Tutaj mamy ograniczoną ilość tych powrotów, wiecie? Także nie jest łatwo. Okej, okay, i zdaje się, że mamy tutaj wszystkich do pokonania. O Jezus! A to jest... Kurde! Już który jestem? Jeszcze tylko 6 miejsc. Do przodu. Supra! Ale jaja! Okej, okay, Supra wyprzedzona. Tutaj mamy Evo 10. Goni mnie Supra, słuchajcie. O!
jedziemy! Dobrze, jeszcze jedna pozycja. Z Pontiakiem się tu bije, słuchajcie. Firebird, spieprzaj! Jedziemy do końca! Okej. Okej, teraz tylko się nie rozwalić. Bo ten ruch uliczny jest naprawdę zdradliwy! Jak mnie zepchnął ten Firebird, masakra. Cholera jasna. Będzie ciężko, naprawdę. Dobrze, chodźcie tu, dranie wstrętne. Jest meta. Okej! Zaliczone. No, jest się o co bić. No dobra, to tytułem wstępu. Pierwszy odcinek pokonany. Prolog przeszedłem. Więcej zobaczycie już w następnym odcinku, a tymczasem ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie i zapraszam ponownie po więcej filmów z Need for Speed The Run, nie tylko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.